Za nami majowy rynek smaków w Katowicach. W centralnym punkcie miasta pojawiło się kilkanaście food trucków z rozmaitą ofertą. Ze względu na obecny stan epidemii impreza odbyła się z pewnymi ograniczeniami i zachowaniem odpowiednich zasad higieny. Mamy fajnych ludzi, którzy przyszli spragnieni czegoś smacznego. Co prawda jest to 50% tego, co zwykle przychodzi na nasze imprezy, ale też ograniczyliśmy bardzo ilość punktów food truckowych, dlatego że staramy się nie robić zbytniego zagęszczenia ludzi. Mamy też bardzo niewiele ławostołów, na których można siadać. One są dezynfekowane na bieżąco. Staraliśmy się po prostu rozstrzelić ten nasz rynek smaków i ograniczyć ilość ludzi wchodzących na rynek, tak żeby wszyscy mogli się czuć bezpiecznie i żeby nie było po prostu zagrożenia. Akurat w food trucku Pożarcie mamy zapiekanki i szarpaną wieprzowinę, czyli pulled pork, ale mamy tutaj inne food trucki z bardzo ciekawym jedzeniem. Mamy churrosy hiszpańskie, mamy dim sumy wschodnie, czyli pierożki na parze, mamy kurtosze, mamy fantastyczne owoce w czekoladzie belgijskiej, Raisa Foods z fantastycznymi burgerami, Królewski z też świetnymi burgerami, Fitfat z kuchnią meksykańską, także naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Wydaje mi się, że ludzie są wypuszczeni przebywania wśród innych, mają dużą potrzebę trochę innej kuchni niż swoja własna, także widać, że z chęcią wyruszyli w miasto, żeby popróbować nowych smaków, żeby nie wiem, odświeżyć przyjaźnie, znajomości, żeby po prostu pobyć wśród ludzi, pobyć na świeżym powietrzu. To nie koniec atrakcji dla amatorów kuchni z food trucków. Od piątku 29 maja do niedzieli w Katowickim Parku Leśnym od strony francuskiej odbędzie się food truckowa Dolina Smaków. Zapraszamy!